Jestem już w Lwowie. Hosta, dobrze jest. Piłem piwko, pokój fajny. Kasy, hi. Hi. Tak. No i co? Dwie noce tutaj. Wiedzam jutro Lwów. Myślę coś. I domek. Po wczorajszym Czarnobylu się nie świecę, nie mam trzeciej ręki. I fajnie. Będzie bardzo przyjemnie. Tutaj myślę. Lwów mi się już podoba od samego początku. Wjechałem i czuję się jak we Wrocławiu albo w Krakowie. No, no dzisiaj. Przyjechałem i tyle. Nic wielkiego się dzisiaj nie wydarzyło. Tyle na dzisiaj myślę. No. Jutro będzie zwiedzanie jakieś, coś wykombinuję. Co nie? Co nie? No, zgadza się. Jest 11 sierpnia. 11 sierpnia, 10:30. Przedostatni dzień zwiedzania na tej, w tej części wyjazdu. Już końcówka, dzisiaj już coś ponagrywam. Dużo mam nadzieję. Wczoraj standardowo, jechałem dużo, to mi się nie chciało. I też nic ciekawego nie nagrywałem. A dzisiaj, a zamiast ponagrywać Lwów, piękne miasto, się zapowiada, naprawdę ciekawy. Więc no, lecę na free walking tour. Zobaczymy. Wczoraj było deszczowo, ale dzisiaj jest całkiem, zapowiada się, że będzie gorąco potem. Do zobaczenia. Gościu opowiada. Mocny akcent po angielsku, więc trochę poćwiczę uszy, słuch, w rozumieniu. On jest gicior. No, lecimy dalej. Ładny ten Lwów. Zobaczcie, kogo spotkałem. Hej, hej, hej. Tak, my też się spotkaliśmy z koleżanką z Australii w Odesie 4-5 dni temu. Tak, w ogóle nikt teraz nie rozumie, co mówię. Nobody understand what I'm saying. Yeah. Więc mogę mówić teraz tylko do siebie. Odłączyłem się od grupy, tej mnie zapała. Zwiedzamy, idziemy teraz do jakiejś kopalni, w której można pić kawę. No i co? Jutro chyba pójdę teraz na ten tour po mieście, a nie dzisiaj. Korzystam, że poznałem nowych ludzi. I przy tym zostanę. No. Say hi. What's up? G'day, mate. That's as Aussie as I can get. Smile. It's amazing. You should go. Vlog time. Jestem w tej kopalni teraz. Kopalni. W kawiarence, która znajduje się pod ziemią. Mamy kaski na głowach. Co nie? Right? Yes, da. Yes, da. No. Jest już dużo osób. Jest kolejka. Zobaczymy, co tam się wydarzy dalej. Jest ciemno, więc mało co widać. Ale mamy kaski. O, tu widać. There's something visible. Oh, that's cool. No, stay there, stay there. Because there's cool shadow of your head. Next. In Ukraine, it's also kilo? Yeah. Kirka. Kirka. It's like closer to Russia. Lila, you look so shy, like you calling mom, that you won't be coming home tonight. Okay, 1, 2, 3. Yeah. Now you look like a cute mascot of like some main company. We are gonna order.
Дякую, мені так зручно. Я у відпустці, так що мені можна. Я так думаю. A więc tak, to jest właśnie kawa na Ukrainie. Ukraińska kawa. Tylko tutaj. So, what are your feelings about coffee? You can speak English, I'll translate. I consider we have been lied to. For a long time I thought the coffee was grown, but now we know it's mined. Just less, like iPhones. Yeah. And your feelings about the coffee? Obviously, coffee was born in Lviv and not everywhere else in the world where it was supposed to come from. Now your turn. I'm just blown to bits. I'm burned to bits by the torch. I'm torched by this coffee. No, dobra kawa. Ja piję piwo, smaku kawy. Ale jestem pełni usatysfakcjonowany. Miejsce strasznie ciekawe i klimatyczne. Nie żałuję. I actually saw an article that there's a... I realized why I had the hand like this. Jakimś cudem jadę właśnie teraz do Arsenału. Mam bilet w muzeum. Kosztował jakieś 5 zł, 6, 7, może 10. I co? Zapłaciłem, żeby pooglądać broń. Amazing, right? Da. Da. Si. Ja. Tak. Tak. To jest so cool. I never seen that before. I didn't expect to see samurai armor. Coś pięknego. Okej. Okay. A więc to jest żeberkownia. Miejsce z żeberkami, do którego jest spora kolejka. A tam był Arsenał. Teraz spróbujemy się tu dostać, coś zjeść. Yeah? That's the river, right? How was the Arsenal? Pretty awesome, yeah. No, bronie jak bronie. Noże, miecze, strzelby, nic więcej. Proszę bardzo. Chcemy zjeść, a możemy porysować. Mój? Is that an alien? It's a vampire. Me, your outfit. No, outfit of the day. Show me. Show me your... Tak się je z takich, których jeszcze nie mamy. Nie z takich. Żeberka. How were the ribs? Amazing, actually. So awesome. Ribs team. Good experience, actually. Yeah. Pretty cool. Definitely. Хорошо. No, zjedliśmy. Jesteśmy głodni. Najedzeni. Nie śpiący, bo nie. Jesteśmy zaspani po tym jedzonku, ponieważ to nie były węgle, to były proteiny, więc nie będziemy spali. No ale jest kicior, najedzeni. Piwko było. Ja zapłaciłem 30 zł.
za tyle żarcia. Dalej wiszę jakieś 10 zł, ale masakra, zaraz coś kupię i oddam, więc no. Elegancko najedzony. Ze zwiedzania w sumie nic, ale podwiedzałem fajnie. Dobry ludzi poznałem. Right? Right. Yes. Right, yeah. Yeah, that's the best thing when I was checking Polish and then I asked. Right? Yeah, how do you say yes? Kurwa. Yeah. No. Yes, kurwa? Yes. Kurwa. No. Kurwa is everything in Polish. I mean, it's like a fuck. No, it's fuck. It's like the most kurwa is fuck. Okay, wave the camera. So we are now a cemetery in Lviv. Yeah, that part will be English. Yeah, I will make a translation. Yeah. Only for one session, because teraz mówię polsku. To jesteśmy na cmentarzu w Lwowie i trzeba było zapłacić za wejście oczywiście, jak to w każdym dużym cmentarzu. Nie mogę odwiedzić babci za darmo, muszę babci zapłacić jeszcze dodatkowo, żeby ją odwiedzić. Already do it, I mean, maybe it's France, or I don't. Try to say chrząszcz. 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 Okay. So that was Australian girl trying to say chrząszcz. 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 It's like the worm. Some worm. You have it, I think. Okay. Now you two will receive harder ones because harder ones. Yeah. I feel like this one is already pretty hard. Try to say Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz? Almost. Brzęczyszczykiewicz. 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 Okay, okay. What does that mean? Not that bad, it's just a surname. It's a surname. It's just a hard surname, yeah. Okay, you will say. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. One more time. Wyrewolwerowany. Yeah. Rewolwerowiec. Rewolwerowiec. Yeah. He says better than me. Say it again. Wyrewolwerowany. Yeah. Wyrewolwerowany. Rewolwerowiec. Okay. And you try to say. Go easy. Yeah, I know. Kiszonka. Kiszonka. Oh. What's that? One more time. Kiszonka. Kiszonka. Shh. Kiszonka. 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 What does that mean? It's just a kiszonka. I know, when you have that, I don't know how to say it in English. I mean, you know that word? So kiszona kapusta, kiszona górki. Oh, that's what it means. Yeah. Okay. Yeah, yeah. I see. Okay. So that's. I see. It's pickled stuff. It's pickled. It's pickled. It's like a pickle, yeah. Pickled things. Yeah. Yeah. Okay. So now, let's. Every one of you, please try to say stół z powłamywanymi nogami. Stół. I mean, she will stop first. Okay. Oh wait, can you say it again? You will go with me. Stół. Stół. Stół means table.
Z? Z? With? Po wyłamywanymi nogami. Po wyłamywanymi. Poły. Po wyłamywanymi nogami. Po wyłamywanymi nogami. Po wyłamywanymi nogami. Okej. Stół means table. Z means with. Po wyłamywanymi means with broken. Nogami legs. Table with broken legs. That's so poetic. Yeah. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami? Almost. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi. Powyłamywanymi nogami. Take as a base, powyłamywanymi. Yeah. Okay, one last try. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Okay, almost. You receive B. That's a hard one. You receive B. And now your turn. Better than getting a D though. Yeah. Okay, stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi. That's it. It is. That is a bit too much. Like, yeah. The thing is, like, in Ukrainian, you would say pretty similar. In Russian, you would say pretty similar sounding words. But just you have two. But you just in Polish have way too much. I mean, way too much syllables. These sentences are made specially to break your tongue. Yeah. And that's only for it. Yeah. So one last try. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Almost. I tried. Okay. And now... Okay. Let's start from stół. Stół. Z. Z. Powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi nogami. Louder. Powyłamywanymi. Powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi. Powyłamywane, you can translate into a broken. Powyłamywane. 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 No, nawet ja mam problem czasami z tym. Even I have problems with it sometimes. Yeah. Yeah, I feel like for us two, the problem is that we're constantly switching to like Ukrainian or Russian way of pronouncing similar word. Yes, it's like hard to switch to something different. Yeah, okay. Znowu plecak na plecach. Ostatni dzień tej części podróży. Wieczorem autobus do Wrocławia. Rumyńskie to bolki. O, to na pocztę idę. Thank you.
Jest już Polska prawie, bliziutko, parę kilometrów. Kończy się wyprawa powoli tej części. Coraz bliżej zachód słońca. Fajnie. Tydzień do domku i znowu gdzieś jadę. No. Dzisiaj w nocy jeszcze nagram jakieś podsumowanie może we Wrocławiu, jak dojadę. Się okaże, co to będzie. No. Ukraiński autobus i to wszystko. Jedyny Polak chyba jest, mam wrażenie. No. Dobrze, dobrze. Dom. Home sweet home. Jest domek. Udało się. Miesiąc w drodze. Miesiąc w drodze. Ponad 5600 km. Myślę, że około 5800 km wyszło. Ten 3000 autostopem. 14 państw. A tydzień przerwy i to dalej. Home sweet home. Jak wygląda w ogóle na brzuchu? Nie ma, nie jest tragedii, nie ma tragedii. Polski trudny język. Dworzec. Opuszczamy dworzec, jak dobrze. Wrócić do domu. Fajnie. 200 metrów do domu. 200 metrów, z autobusem przyjechałem. Chłodno, przyjemnie. A ja mam dalej opalone stopy na sandałach. Śmiesznie, śmiesznie, fajnie. Ciekawe jak pies zareaguje. Oszczędzam baterię, bo mało. Zobaczymy jak pies zareaguje. Weź Mars. Ja z Wrocław i poszedłem sobie eksplorować miasteczko z powrotem, przypomnieć sobie jak wygląda i spotkałem się tutaj Ola. Hi. I Melisa. Hi. Tak, jedna koleżanka Melisa jest z Włoch, a Paula jest z Holandii. Tak. I I know it's weird for you. Is it weird for you? I mean the feeling. I'm recording and talking to the camera. Yeah. Well, here it is, yeah. And I mean, at the beginning for me, it was very weird too. I mean, the feeling, I had to beat it. Yeah, I want to learn how to vlog, but I mean, I try to. I mean, I started only because I wanted to have a footage from my trip. Mm-hmm. That was the only reason I started to make it. Yeah, I'm vlogging as well this trip, but my camera is... at home, so I'm not vlogging now. But I really love to learn how to vlog. I mean, I do it. Great. I do it only because I want to like get the memories. Yeah, here, there he is. Yeah, so yeah, I made it. Yeah. Where? Yeah, see the guy with a gun. There are all the people behind. It's like quite creepy, you know. Okay, będą napisy na dole z tego co mówimy. Can you hear? Can you see the guy? Yeah. Can you see? Yeah. What did you say? It's too fat. No muscles. No muscles. Under his coat. A więc tak, musimy zapolować na pana, który tutaj zgasza, zapala lampy. Come on, let's chase him. Okay? Just for a few minutes, so we will be able to clearly see. What he's doing. I mean, he will turn left over there. Because it's like the end of the area. When the gas lamps are... Can say, black, man in black, stop. Mamy pana. I
taking pictures. I think he's at work now. Udało się. Mamy. Możemy pan. We can follow his path. Yeah, it's the same that was before. Będziemy podążać drogą. Drogą czarnego rycerza. It's like one of the small attractions. Yeah, I think you can take a picture. We can just sneak to the other lamp and then you can have a picture of him. It's like a Polish, it's like a hashtag Wrocław. Wrocław? It's a hashtag Wrocław. Yeah. Oh, when you oh, he went that way. They only do this in this city? Or? I mean that thing. Uh-huh. I didn't notice it in the other. I mean I saw it only here. Mm. So I don't know if they are doing it in, for example, Warsaw or Krakow. I don't think so. Tak pan sobie idzie, zapala sobie lampy gazowe. Tak codziennie. What do you think about Wrocław? Really nice. It's a nice city. It's a nice city? But, yeah, I really love it. Yeah, show me your vlogging skills. What? Show me your vlogging skills. I don't have vlogging skills. I mean, it's just... show me your expression before camera. My expression? What yeah. kind of expression? I mean, any expression. I mean, show me that you feel comfortable. Yeah, I'm talking now to the camera. So it's not that I'm running away, you know? So. Yeah. So it can be worse. Yeah. Your turn. Hello. I'm just like pee-pee. Again. Fajnie podlewało się. Czekaj, pana młodego. Pana młodego? A dlaczego? By robił na niego. Pij póki możesz. Dobra. Co, bierzcie? Bierz. Klebek. Aha, proszę bardzo. No, nie wiem, który jest. Proszę bardzo. Pokażę się, kieliszki do góry. Ja nie piję całego. No to trzeba popić potem. Co z chlebem? Trzeba pocałować. Całujecie i zagryzacie. Najpierw pijecie, a potem zagryzacie. A nie całujemy? Całujecie, pijecie, całujecie. Zagryzacie. Całujemy. Pijecie i zagryzacie. Nie, możesz nie. Nie musisz mnie całować. Dobra. Co to jest? Stój. Uśnię, bo uśnię. Rzucić to może w drugą stronę. Musicie rzucić. Karol, za... w tamtą, okno. Nie, to jest lewe. Zrobienie w okna. Może to jest sodzica. No, czekaj. Ale Patryk. O nie, raz, dwa, trzy, złudka. Raz, dwa, trzy. Kto ma popić? Ja po tym kawalerskim nie wiem, czy jestem w stanie, to wy. Patryk, ty masz wody. Już się skończyło. Tak, tak, to mam tak. Woda, pij, nie marudź. To nie jest woda. Dobra. Razem będziemy rządzić domu? Nie ma opcji. Dobra. Się stukły. Jak się czujesz? Do vloga będzie. Do vloga będzie. No bo muszę mieć jakąś stawkę między jedną przyprawą a drugą. Do Finlandii? No do Finlandii, no muszę coś mieć do wrzucenia. Fajny młody jest, będzie miał duże, długie podróże, to tak, polecam. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Gratuluję. Gratuluję. Gratuluję ci już. Ja miał lato, nie ma i kaperado. Oj, 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 oj.
let's stay here for songs. Okay? After this one, I'll ask if I can record it for closer. I'll just make a few. I'm just make a full record from closer because it's gonna be better sound to GoPro. Now have some sound for episode one of the episodes from vlogs. Zajebiście. Tego powiem ci, że doceniam strasznie takie. Są najlepsze momenty. Czas wypraw. To jest to. Staję bliżej. Pewnie. A jeszcze trzeba kosić. Się. Travel down and stay.
Skrojone. Wywalczone.